Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. A dość dużo razy ludzie zapytali mnie o ubezpieczeniu zdrowotnym w Stanach Zjednoczonych. To jest dość skomplikowana sprawa, bardzo trudno wyjaśnić tylko w mailu, ale mam nadzieję, że będzie łatwiej w formie wideo. Na początku muszę dodać, że te reformy wprowadzone przez prezydenta Obamę w zeszłym roku mogą zmienić wszystko. Ale większość tych zmian zacznie się dopiero za kilka lat. I w ogóle nie wiadomo, czy te reformy będą na stałe, bo ludzie walczą przeciw nim w sądzie i następny prezydent może po prostu osunąć je. I poza tym, nawet gdybym te reformy przetrwały, nie wiem, jak to byłoby w praktyce, bo żyłem osobiście tylko w obecnej sytuacji, więc będę mówił wyłącznie o obecnej sytuacji i przeszłości. Dobrze. Najpierw podstawowe koszty. Wizyta u lekarza kosztuje między 100 i 300 dolarów. U specjalisty kosztuje trochę więcej. A jeśli lekarz prowadzi jakieś testy, a musisz zapłacić za każdy test. I ceny są różne. A może 20 dolarów, może 1000. To zależy od rodzaju testu. Jeśli lekarz pisze ci receptę, lek kosztuje średnio między 50 i 100 dolarów. Najgorzej pobyt w szpitalu kosztuje ileś tysięcy dolarów. No, to są zwykłe ceny, niezależnie od tego, czy ty płacisz za wszystko, czy ubezpieczenie płaci za część tego. No, jakość służby zdrowotnej w Stanach jest bardzo wysoka, ale widać, że koszty też są zbyt wysokie. Kiedy masz ubezpieczenie zdrowotne, zawsze jest jakaś opłata miesięczna. Ostatnim razem, jak sam kupiłem ubezpieczenie zdrowotne, to znaczy nie przez pracę, a osobiście płaciłem 111 dolarów miesięcznie. Też jest copay. To jest suma, którą płacisz każdy raz, jak jesteś u lekarza. Osobiście miałem copay 30 dolarów. Na koniec, ale najważniejszy, jest deductible. Ja miałem deductible 5000 dolarów. To jest minimalna suma w ciągu roku, którą ty płacisz z własnej kieszeni przed tym, jak ubezpieczenie płaci cokolwiek. Właśnie to jest bardzo trudno wyjaśnić, więc podam więcej przykładów. Powiedzmy, że w ciągu roku chodzę do lekarza dwa razy. Pierwszym razem płacę 30 dolarów copay i wizyta kosztuje, powiedzmy, 200 dolarów. Drugim razem znowu płacę copay i za wizytę 200 dolarów i jeszcze 50 dolarów za test krwi, powiedzmy. Więc w sumie 450 dolarów, w tym copay nie liczy się, i ta suma jest mniejsza od tej sumy, więc ja zapłacę za wszystko. W całości w tym roku zapłacę
No, 111 dolarów miesięcznie, więc 100, 332, 60 dolarów za copay i 450 dolarów za wizyty u lekarza. W sumie 1802 dolarów. I w tym przykładowym roku ja zapłacę za wszystko. Ubezpieczenie nie zapłaci za nic. Nie zapłaci w ogóle. A to był zwykły rok, nic strasznego nie stało się, ale powiedzmy, że w następnym roku zostaję poważnie chory i jestem w szpitalu przez tydzień. I to kosztuje na przykład 8000 dolarów. Ja zapłacę tylko 5000 dolarów, bo to jest deductible. I ubezpieczenie zapłaci za resztę, czyli 3000 dolarów. Więc z takim ubezpieczeniem, z takim deductible, zwykle ubezpieczenie nic nie płaci. Ale kiedy coś naprawdę strasznego się zdarzy, to pomaga, bo 3000 dolarów nie jest niczym, nie? To jest sporo pieniędzy. Ale też możesz kupić ubezpieczenie z mniejszym deductible. Na przykład 2000, 1500, nawet 0. Ale wtedy miesięczna opłata jest wyższa. Na przykład powiedzmy 200 dolarów, 300 dolarów, 50, 500 i 1000. To tylko są przykłady, bo prawdziwa cena zależy nie tylko od firmy, która sprzedaje to ubezpieczenia, ale też zależy od osoby, która kupuje to. A jeśli jesteś starszy, na przykład, na ten sam deductible, miesięczna opłata będzie wyższa. Jeśli jesteś bardzo tłusty, będzie wyższa. Jeśli palisz, będzie wyższa i tak dalej. Ale te liczby są prawdziwe. Kiedyś miałem dokładnie takie ubezpieczenia, które sam kupiłem. Najlepsza sytuacja jest, kiedy masz ubezpieczenie zdrowotne przez pracę, bo wtedy nie tylko ty płacisz coś miesięcznie, ale firma też coś zapłaci. I ceny w ogóle są mniejsze, bo jesteś w grupie razem z wszystkimi w twojej pracy i zawsze w grupie wszystko jest taniej, nie? Ostatnim razem, jak osobiście miałem ubezpieczenie zdrowotne przez pracę, nie pamiętam dokładnie, ale może płaciłem 80 dolarów miesięcznie? Nie wiem, ile firma płaciła, ale może tę samą sumę. Ale deductible był całkiem dobry. Może 2000, 1000, już nie pamiętam. Ale sytuacja wyglądała o wiele lepiej. Ale firma nie musi mieć dla pracowników ubezpieczenie zdrowotne. Kupiłem to ubezpieczenie właśnie z powodu, że pracowałem w firmie takiej, bez ubezpieczenia zdrowotnego. I to jest dość normalne. Przez ostatnich 10 lat miałem ubezpieczenie zdrowotne może przez połowę. Właśnie we chwili obecnej nie mam ubezpieczenia zdrowotnego, ale
jest ok, nadal jestem młody i zdrowy, ale no, czasem oczywiście mogą nastąpić naprawdę poważne problemy, kiedy nie masz ubezpieczenia zdrowotnego. Bo jeśli już jesteś poważnie chory, nie możesz kupić ubezpieczenia. Te firmy odmówiłyby ciebie, bo wtedy cały system straci sens. Bo no, musisz ciągle płacić, jak jesteś nadal zdrowy, żeby mieli pieniędzy na to. I oczywiście większość ludzi płaci przez no, całe swoje życie więcej niż im dają, bo w ten sposób działa ubezpieczenie, nie? Ale kiedy chorujesz na rak na przykład, chemoterapia kosztuje około 10 tysięcy dolarów za każdy raz, więc w ogóle nie jest możliwe zapłacić za to bez ubezpieczenia zdrowotnego, więc no, warto mieć. No, myślę, że to wszystko, co dzisiaj mam do powiedzenia. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.